ドリメ以前もあったパレドリメ雨の雨のラジレラジレ。Wyobraź sobie, jakby wyglądało twoje życie, gdybyś wtedy nie odpisał tej osobie. Przypadkowa znajomość czasami staje się miłością na całe życie. Nie mów mi, że wiesz, co czuję, bo to ja płakałem, kiedy ty spałeś. Może to cię zaboli, ale wasza znajomość prędzej czy później się zakończy. A najgorsze jest to, że nadal będziecie o sobie pamiętać. Często na zawsze, znaczy póki mi się nie znudzisz. Zawsze jest ta jedna osoba, do której czułeś coś od pierwszego spotkania. Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet gdy jesteś smutny. Ponieważ nigdy nie wiesz, kto może się zakochać w twoim uśmiechu. Wolę jedno życie z tobą niż samotność przez wszystkie ery tego świata. Przepraszam, że cię poznałem. Przepraszam, że pisałem. Przepraszam, że dzwoniłem do ciebie. W ogóle to przepraszam, że jestem. Nie jesteś wcale złym człowiekiem. Jesteś dobrym człowiekiem, któremu przydarzyło się wiele złych rzeczy. Rozumiesz? Przyjaźń to nie słowo ani relacja. To cicha obietnica, która mówi: byłem, jestem i będę przy tobie w każdej chwili, w której będziesz mnie potrzebować. Ludzie, którzy zostali już raz zranieni, są bardziej lojalni, ponieważ nie chcą, aby ktoś cierpiał tak jak oni. Świat to nie tylko słońce i tęcza, to obrzydliwe miejsce. Choćbyś był bardzo twardy, świat rzuci cię na kolana i nie da ci wstać. Nikt ci tak nie dokopie jak samo życie. Mogę zaakceptować swoją porażkę, ale nie zaakceptuję tego, że nie próbowałem. On your own, I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck 'em all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet. Siedzisz w pokoju i płaczesz. Potem wstajesz z łóżka, podchodzisz do lustra, żeby sprawdzić, czy nie widać, że płakałeś. Wychodzisz z pokoju, ale z trudem powstrzymujesz łzy. Przepraszasz. Przepraszać może mnie ktoś, kto przypadkiem nadepnie mi na stopę. Ty zdeptałeś moje serce i to wszystko, co jesteś w stanie powiedzieć. Przepraszam. Nie ma piękniejszych słów niż dzień dobry, dobranoc. Bo kiedy kochasz kogoś, to ta osoba jest twoją pierwszą myślą o poranku i ostatnią przed snem. Najgorsze uczucie to, kiedy ufasz drugiej osobie, a ona zwyczajnie cię oszukuje, a ty dowiadujesz się o tym od innej osoby. Wiem, że przeszliśmy dużo. Naprawdę dużo. Ale chcę ci tylko powiedzieć, że nawet jeśli coś potoczy się nie tak, jakbyśmy chcieli, ja tu będę czekał. Przyjmę cię z otwartymi ramionami i dam ci drugą szansę. Bo cię kocham, a to się nigdy nie zmieni. Szacunek za szacunek, szczerość za szczerość, chamstwo za chamstwo. Proste i logiczne, co nie? Przepraszam, że piszę i nagrywam smutne rzeczy, czyli smutne filmy o cytatach smutnych. I że dosyć często musisz wysłuchiwać i oglądać mnie, jak się nad sobą użalam, ale po prostu chcę powiedzieć, co czuję, bo ostatnio przechodzę smutne dni, mam smutny okres w życiu, bardzo ciężki i jest mi ciężko, bo nie mam wsparcia, co po niektórych znajomych, przyjaciół. Niestety, przyjaciele się odwrócili po tym, jak nie chciałem im pomóc, po prostu zostawili mnie samego sobie. A mam tu paru przyjaciół, którzy mnie wspierają i dziękuję tym przyjaciołom, którzy są. Nie musisz do wszystkich pasować, bo nie masz na imię wszyscy. Obiecaj sobie, że będziesz najlepszą wersją siebie
Nie ma czegoś takiego, jak nie mieć czasu dla kogoś. Jeśli ktoś chce, zawsze będzie ten czas mieć. Jestem zmęczony walką o innych. Teraz sobie usiądę i odpocznę. No i zobaczę, kto zawalczy o mnie. Jeśli ktoś nie interesuje się tobą, w najbliższym czasie, to jego obecność jest bezużyteczna każdego innego czasu. Życie potrafi ranić, jak ludzie, którym ufamy, mimo że obiecywali, że zawsze już będą z nami. Wciąż tak mało dobra w sercu. Serce z bólu pęka, człowiek dla człowieka niczym rwąca rzeka. Oczy zapłakane szukają pomocy. Jeden cię odepchnie, drugi w twarz napluje. Gdzie radości szukać, choćby pocieszenia, zwyczajnej rozmowy, trochę zrozumienia, szacunku, szczerości, zaufania, wsparcia, tolerancji i akceptacji. Tego w dzisiejszych czasach nam brakuje. Chciałbym powiedzieć, że nagrywam ten filmik, ponieważ czuję się trochę samotny i nierozumiany przez niektóre osoby. No ale cóż, takie życie. Czasami jest dobrze, czasami jest źle. No ale cóż, taki mamy klimat. Każdy jest zalatany między sobą, każdy ma swoje sprawy. No ale warto by było się odezwać do drugiego człowieka. Dziękuję za uwagę. No i pozdrawiam. A wrogów nie pozdrawiam. Trudno. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia. A co u mnie słychać? No trudno. Trzeba przecierpieć to, aby było lepsze jutro. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodoba i da do zrozumienia, co czuję, co myślę i co mówię. Chciałbym wam serdecznie, naprawdę, z całego serduszka podziękować, bo jest mi mega smutno, jak ludzie traktują słabszych gorzej niż ścierwo, albo jak po prostu śmiecia. Takie życie, trzeba ludzi traktować z dystansem. Nie można nikomu zaufać. Jeżeli chcesz zaufać, to zaufaj sam sobie, samej sobie. Jak będziesz ufał, ufała samej sobie lub samemu sobie, to inni będą zaufanie czerpać od nas i będą nam ufać. Nie można wszystkiego mówić ludziom, bo ludzie potrafią wykorzystać to przeciwko tobie. Miałem tego doświadczenie, że powiedziałem pewnej osobie o swoich przeżyciach, o tym, co mnie męczy, co mnie cieszy, co mnie raduje, no ale ta osoba dostała takie informacje na mój temat, no i ta osoba wykorzystała to przeciwko mnie. Trudno. Niech się pocieszy tymi informacjami, ale nie wiem na jak długo. Mam nadzieję, że do tej osoby karma wróci. A jeżeli karma wróci, to życzę tej osobie, która to wygadała na mój temat niestworzone rzeczy, że tej osobie, żeby też stała się smutna krzywda. Tak, trudno, namawiam do nienawiści, no ale cóż. Skoro ludzie są nastawieni do mnie negatywnie, to ja też będę do ludzi negatywnie nastawiony. I nie ma, że boli, nie ma, że zmiłuj. Życie trzeba szanować, siebie szanować i nie pozwolić sobie wejść dać na głowę. Jak wejdzie ci osoba na głowę, to masz przejebane totalnie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Idźcie w pokoju Chrystu, idźcie w pokoju YouTubera. Ameno. Siemano, mówi do was agent Misiowaty. Chciałbym was bardzo serdecznie, moi drodzy, zaprosić na film. Oczywiście film
nie ma nikogo na celu obrazić. Chciałbym powiedzieć, że film, który dzisiaj ujrzeliście parę godzin temu, został przesłany z poprzedniego kanału Podróże Vlog. Na tym filmie opowiadam różnego rodzaju rzeczy, czyli o pomaganiu i nie tylko, i pokazuję mozaikę z liści, czyli zdjęcia zrobionych liści i nie tylko. Mianowicie też chciałbym również zaprosić na Instagrama. Link do Instagrama będzie podany w opisie filmu. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do pogadanki. Także co, moi drodzy, jeżeli ten filmik Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, no i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Pozdrawiam serdecznie i życzę Tobie, widzu, miłego oglądania. A teraz już bez żadnego przedłużania pogadamy sobie o tym, co mnie słychać. No i co? To co? Lecimy, moi drodzy. Więc tak, moi drodzy, po krótkim wstępie. Właśnie dzisiaj wrzuciłem filmik, który zdążyliście zobaczyć. A tak mianowicie, co u mnie słychać? U mnie wszystko w porządku i ja mam się dobrze jak na razie. Właśnie zacząłem kontynuować branie leków. Jest ok, choć dzisiaj po dłuższym niebraniu leków czuję się taki troszeczkę przymulony, ale też może to być spowodowane pogodą lub tym, że po prostu pogoda jest taka fatalna, deszczowa, jesienna. No ale cóż, taki mamy klimat, moi drodzy. A mianowicie chciałbym powiedzieć, że po paru miesiącach niebrania leków czułem się fatalnie, źle. Psychicznie czułem się do kitu, fizycznie też, ale fizycznie wiadomo, zmęczenie, niewyspanie i tak dalej, to też może wpływać na człowieka, psychikę, jak i zdrowie fizyczne. Myślę, moi drodzy, że będzie w porządku, jak będę regularnie brał leki. A co z czym to się wiąże? Wiąże się z tym, żeby się mniej denerwować, regularnie chodzić do lekarzy i żeby przeprowadzone kontrole były skuteczne, to trzeba się udawać do lekarzy i tak dalej. Dlatego, moi drodzy, po przemyśleniu tych kwestii przeciw i za, warto, moi drodzy, leczyć swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Bo jak fizyczne zdrowie jest dobre, to i psychiczne musi być dobre. Jeżeli mamy dbać o siebie, to musimy dbać o siebie bez względu na to, czy ktoś mówi, że leki są złe, czy bez leków można żyć. Oczywiście bez leków, jak to w niektórych przypadkach można żyć, ale w niektórych przypadkach nie. Dlatego warto brać leki. Bez względu na to, czy się jest trochę chorym, czy trochę zdrowym. Ale trzeba brać i przestrzegać zasad, które lekarz nam zalecił. Także, moi drodzy, ja postanowiłem brać leki regularnie. Mam u lekarza specjalisty wizytę 12 października. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Chciałbym podziękować mojej przyjaciółce Nikoli, Marysi, Monice i tam paru osobom jeszcze związanymi ze mną. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że ostatnio dowiedziałem się, że jestem po prostu taki owaki, że nie utrzymuję kontaktu z ludźmi. No tak, ostatnio zaniedbałem kontakty z ludźmi, ponieważ nie chciałem z nikim rozmawiać, z nikim się spotykać, ponieważ podjąłem pracę i praca pochłonęła mój czas. No częściowo czas pochłonęła, ale też częściowo źle się czułem, tak? Dlatego ostatni filmik
nagrałem taki trochę smutny, ale miejmy nadzieję, moi drodzy, że będzie ok, że relacje ze znajomymi się poprawią, ogólnie z ludźmi, nie tylko ze znajomymi, z przyjaciółmi, lecz bym chciał od was, moi drodzy, żebyście byli dla mnie wyrozumiali w tym, co mówię, co robię i jakie filmy nagrywam, choć wam mogą się moje filmy nie podobać, no ale cóż, ja zrobię. Taki klimat mamy, że niektórym się filmy nie podobają, a niektórym się podobają i nie dogodzę, tak? Wrzucam filmy, jakie wrzucam. Mogły być lepsze, mogły być gorsze. Każdy uczy się na błędach. Każda krytyka jest dobrze, choć dobrze odbierana lub źle, ale też trzeba wiedzieć, jak skrytykować drugiego człowieka, żeby nie obrazić i z góry nie oceniać, moi drodzy. Tak powiem szczerze, niedziela jest dniem leniwym, jak i zarówno weekend. Jutro pójdę do pracy, mam nadzieję, że będzie dobrze, że będę się dobrze czuł po tych lekach, ale tak szczerze, co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, o ile będzie dobrze, to będzie dobrze. Moi drodzy, chciałbym również zaprosić na Instagrama. Link do Instagrama będzie podany w opisie filmu. A tak ogólnie pytaliście się, co to, czy to jest naklejka, czy nie. To, moi drodzy, to nie jest naklejka, to jest zegar po prostu. Widzicie, za mną jest zegar taki ładny. No to o, tak się prezentuje ten zegar. No i tak ogólnie powiem szczerze, że wziąłem wczoraj leki, wykupiłem sobie leki. Nie wczoraj? Tak, wczoraj, tak, wczoraj. Wziąłem wieczorem. No i dzisiaj taki trochę przymulony, ale wiadomo, jak to po dłuższym braniu, nie braniu leków się jest przymulony, ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę, to był krótki vlog. Może jutro coś nagram, a teraz ogólnie miało tego filmiku nie być, ale to tak powiedziałem sobie, że się do was odezwę. Nagram coś i będzie dzisiaj w niedzielę, tak, dzisiaj jest niedziela, wrzucę ten film, który teraz nagrywam, zaraz go pójdę zmontować, bo komputer mam w drugim pokoju, także pójdę wam zmontować ten filmik i wrzucę go, obejrzyjcie sobie, zobaczycie, co u mnie słychać. No, także moi drodzy, to by było na tyle. A jeżeli komuś się coś nie podoba, że się nie odzywam, ja się pierwszy nie będę odzywał, bo ja z zasady się pierwszy nie odzywam. Chyba że jak ktoś coś się do mnie odezwie, to się odezwę, napiszę, zadzwonię i tak dalej i się spotkam. A jak ktoś się nie chce spotkać, nie chce zadzwonić, ja się nie będę narzucał. Jak mają potrzebę, to dzwonią, jak nie mają potrzeby, to nie dzwonią. Także moi drodzy, to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeżeli chcesz porozmawiać, to skontaktuj się ze mną na WhatsAppie, na Instagramie, na Facebooku, czy to na Messengerze, czy to w komentarzach pod filmikiem. To odpowiem na prawie każde pytanie. Dziękuję. Pozdrawiam. Siemanero. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Siemano moi drodzy, w dzisiejszym vlogu pogadamy o tym, a mianowicie o czym pogadamy, to się dowiecie już za chwilę. A pogadamy sobie na temat tego filmu pod tytułem Co się dzieje? Ten film wzbudził wiele kontrowersji, ponieważ nagrałem filmik, co u mnie słychać, co się dzieje, ponieważ ostatnio miałem problemy ze zdrowiem, i po prostu nie chciałem z nikim gadać, zwierzyć się ze swoich problemów i tak dalej. Oczywiście pokłóciłem się z koleżanką i tam z innymi osobami, także przepraszam te osoby, które chciały mi pomóc, a ja tą pomoc odrzuciłem. Jest mi po prostu przykro z tego powodu. I chodzi o to, że od jakiegoś czasu czuję się przygnębiony,
przybity psychicznie i dlatego unikam wszelkich kontaktów z ludźmi, czy to z otoczenia osobistego, czy publicznego. Mało się udzielam na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie też mało się udzielam, tak żeby powiedzieć, że jakbym wcale się nie udzielał, a wrzucam filmy z poprzedniego kanału, a to dlatego, że po prostu nie miałem chęci do nagrywania filmów w czasie rzeczywistym. Po tym filmie pod tytułem Co się dzieje? Wzbudziło to wiele mega kontrowersji. Wszyscy myśleli, że coś mi się stało, że coś sobie zrobiłem, że krzywdę sobie zrobiłem. Po prostu krzywdy sobie nie zrobiłem i nie mam zamiaru, bo mam dla kogo żyć. Także moi drodzy, jest w miarę okej. Byłem dzisiaj u lekarza specjalisty. Właśnie tutaj te właśnie objawy nerwicy, paniki lękowej, fobii społecznej, to było spowodowane tym, że przez jakiś czas, dokładnie od lutego, nie brałem leków, bo był problem, żeby się dostać do lekarza na Narodowy Fundusz Zdrowia. No i cóż, parę dni temu miałem atak paniki i co niektórzy mieli problem, bo nie wiedzieli, o co chodzi. Po rozmowie z pewnymi osobami przyznałem się do tego, że mam fobię społeczną, że mam napady paniki i po prostu postanowiłem wziąć się za siebie, za zdrowie swoje psychiczne i żeby po prostu ograniczyć wszelakie kontakty z toksycznymi osobami, które po prostu były dla mnie, nie były dla mnie przykładem dobrego wychowania, zachowania i dobrych manier. Chciałbym podziękować moim dobrym znajomym, przyjaciołom, które są przy mnie i trwają. A nie będę wymieniał kto, bo tych przyjaciół, znajomych jest naprawdę garstka, nie chcę mi się liczyć, bo ten filmik nagrywam po prostu dla was, żebyście się mogli dowiedzieć, co mnie słychać. Byłem dziś u lekarza, lekarz mi przypisał jedno opakowanie mojego lekarstwa, także będę zażywał lekarstwa. Druga wizyta, już taka oficjalna, będzie 12 października. Zobaczymy, co mi powie. Miejmy nadzieję, że będzie w miarę okej. I przepraszam tutaj za zachowanie Nicole, że byłem opryskliwy, że byłem nie do zniesienia. Przepraszam Nicole. Przepraszam Agatę, jej mamę. Przepraszam również wszystkich moich znajomych, dokładnie przepraszam Julkę, która poczuła się urażona ostatnim zachowaniem, które miało miejsce dzisiaj przez wiadomości SMS. Także przepraszam ciebie, Julka. Również wszystkich bardzo serdecznie przepraszam. Mam nadzieję, że jak wrócę do kontynuowania leków, brania leków, to miejmy nadzieję, że się polepszy. No ale cóż, trzeba myśleć pozytywnie, no ale ostatnio myślenie pozytywne skutkuje niczym. W moim przypadku po tych atakach paniki, nerwicy i fobii lękowej odniosłem wrażenie, że wszyscy się ode mnie odsunęli, nie chcieli ze mną rozmawiać, a tak naprawdę było inaczej, tylko po prostu odpychałem swoim zachowaniem ludzi i postanowiłem to zmienić, wziąć się za siebie i nie patrzeć się na starych znajomych, tylko trzymać się z dobrymi osobami, które wspierają mnie i wierzą we mnie, że sobie poradzę. Będzie, mam nadzieję, że będzie mega dobrze. Jeszcze raz was serdecznie przepraszam za to, że filmów na YouTubie nie było i za ten filmik, który nagrałem, też przepraszam, ale musiałem nagrać, żeby po prostu wiedzieć, kto zareaguje na ten filmik. Nie spodziewałem się takiego odzewu od znajomych, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to
w SMS-ach właśnie, czy to na numer telefonu. Po prostu nie spodziewałem się. Dziękuję za wsparcie. No i co? To by było na tyle, moi drodzy, w tym dzisiejszym vlogu. Jest dokładnie godzina 23. Po 23 nagrywam ten filmik. Zaraz go idę zmontować na komputerze. A jestem u mojej przyjaciółki. Także no niestety nie jestem sam. Nagrywam tutaj, jak widzicie, jest za mną zegar. Żeby po prostu było tak klimatycznie. Jak to mówią, szczęśliwi czasu nie liczą. Także mam nadzieję, że będzie ok. A będę was, moi drodzy, informował o moim stanie zdrowia. Jeżeli coś będzie nie tak, pamiętajcie. Bierzcie na mnie poprawkę. Bo nie każdy wie, co to jest fobia społeczna, czy depresja, czy stany lękowe. U mnie stany lękowe objawiają się tym, że mam duszności, zawroty głowy, po prostu zamykam się w sobie i nie reaguję na otoczenie, na to, co do mnie mówią. Tak miało miejsce wczoraj, przedwczoraj, no przez ostatnie parę miesięcy. Ale po rozmowie naprawdę, szczera rozmowa zawsze pomaga. W tym przypadku, po dzisiejszej rozmowie z przyjaciółmi, mi ta rozmowa pomogła. Także dziękuję Marii, Nikoli, Amelce, Monice. Także dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nie macie do mnie urazy ani żalu. Wiem, nabroiłem. I przepraszam was za te posty na Facebooku, czy to pod zdjęciami na Instagramie. Ale mam nadzieję, że jutro będzie lepszy dzień. Jutro mnie też czeka rozmowa z koleżanką, z którą się pokłóciłem. Powiem szczerze, nabroiłem, naważyłem sobie piwa, muszę te piwo wypić. Muszę jutro porozmawiać z koleżanką. Nie wiem, jak zareaguje na to. Mam nadzieję, że obejrzy ten filmik i zrozumie to, że kiedyś byłem skrzywdzony przez osoby ze szkoły, czy to z otoczenia, na podwórku. Po prostu życie towarzyskie, nie wiem co to znaczy, ale powiem szczerze, że teraz próbuję odbudować relacje z takimi osobami, na których mi naprawdę zależy. I tym osobom też na mnie zależy. Ale czas nie leczy ran i czas nie leczy nie goi ran. Trzeba wiedzieć, czego od życia się chce i trzeba myśleć głową, a nie mieć głowę w chmurach. Trzeba dbać o relacje międzyludzkie. Trzeba szanować siebie, tolerować, akceptować. Nie można tolerować niektórych zachowań. I tutaj pewne osoby nie mogły, nie chciały tolerować mojego zachowania wulgarnego, opryskliwego. I to dało mi do myślenia, żeby się udać do lekarza specjalisty, żeby zażywać leki. Bo bez lekarstw nie da rady. Próbowałem. Moja koleżanka powiedziała, że po co mam brać lekarstwa, jak lekarstwa tylko trują. To powiem mojej koleżance osobiście, z własnego doświadczenia, że warto brać lekarstwa, bo skutki niebrania lekarstw są negatywne. Powiem szczerze, miałem myśli samobójcze. Miałem wrażenie, że wszyscy się ode mnie odsunęli, że nikt mnie nie chciał utrzymywać ze mną kontaktu. Miałem wrażenie, że wszyscy mieli mnie w nosie, że wszyscy wytykali mnie palcami. Nieważne, czy to w szkole, czy to na podwórku, czy to gdzie indziej. Dlatego postanowiłem skończyć z tym.
użalaniem się na Facebooku, typu posty i myśleć to, co powinienem już dawno zrobić, czyli podjąć radykalne środki. Po pierwsze, regularnie zażywać leki, stosować się do zaleceń lekarza, no i postanowiłem też, moi drodzy, dbać o zdrowie fizyczne, jak i o zdrowie psychiczne, bo nie każdy ma tyle wsparcia jak ja. To tyle, moi drodzy, by było w tymże odcinku. Tak, odcinek jest smutny. Mam nadzieję, że audio, które nagrywam, będzie dobrze słyszalne. Ja w programie podgłośnie, żeby było dobrze słychać, a mówię cicho, bo nie jestem u siebie w domu, jak już mówiłem. Jestem u mojej przyjaciółki i są współlokatorzy, także no, trzeba trochę z dystansem. Mam nadzieję, że będzie ok. A że, moi drodzy, napije się wasze zdrowie, oczywiście coli się napije, cola z lodem, bez żadnego alkoholu. Także tutaj mam kolę zimną. Taka dobra kola, trzeba degustować się. Także moi drodzy, z kolą was pozdrawiam. Wiem, kola niezdrowa na noc i w ogóle, no ale cóż, trzeba się napić, żeby od tego gadania nie zasło w gardle. Sorry za ten odgłosy auta, ale okno mam otwarte, żeby było czym oddychać, bo jest za gorąco. To co, moi drodzy, trzymajcie się. Jeszcze raz was przepraszam. Dziękuję za wsparcie. To by było na tyle w tymże odcinku. Na razie, cześć.